Dzień dobry, witajcie kochani, z tej strony Ewelina, witam się z Wami serdecznie. Jest czwartek, a w czwartek pogadajmy, chodźcie! Ale zanim pogadamy, to wleci kawa. Kawa z ekspresu, także za chwilkę ją sobie zrobię i siadam do Was, a temat jaki jest dzisiejszego pogadajmy, to już tu widzicie na dole. Jestem, mam moją kawusię. Słuchajcie, odpiłam już trochę, bo oczywiście wiadomo, a reszta wskoczy tutaj już po naszym pogadajmy. Mam też zeszyt do pogadajmy. Te osoby, które są ze mną tutaj już dłużej na kanale, jesteście ze mną w te czwartki, w tym naszym pogadajmy, to wiecie, że ten zeszyt powstał dlatego, że często, kiedy nagrałam tutaj właśnie pogadajmy, to później pomyślałam, jej, ja przecież nie powiedziałam o tym, o tamtym i o tamtym, a to było bardzo, bardzo istotne. Więc żeby nic mi tu nie umknęło ważnego, to mam takie podpunkciki i dzisiaj też do naszego pogadajmy mam takie, słuchajcie, ale dzisiaj to mam tylko trzy punkty, trzy malutkie punkciki. Dzisiejsze pogadajmy nie będzie zbytnio długie. Tak, mam zeszyt do pogadajmy, mam długopis do pogadajmy z napisem kocham Cię, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy w naszych życiach mieli właśnie kogoś, kto nas będzie kochał. I żebyśmy my byli kochani i żebyśmy my kochali. Tak, to są bardzo, bardzo, bardzo ważne słowa. Więc wszystko się zgadza, wszystko mamy. Mamy też temat. Temat, wy mnie inspirujecie do tych tematów. Ja mam tak dużo, słuchajcie, tematów, że po prostu, no, mogłabym codziennie kręcić te pogadajmy. Ale póki co jest raz w tygodniu. Więc takie założenia w związku, kiedy kobiety sobie coś zakładają, że na przykład mówią, że on się dla mnie zmieni. A co ty mówisz? On się zmieni, on już nie będzie pił, on już będzie chodził do pracy, on nie będzie takim człowiekiem, jakim jest teraz. On już nie będzie oglądał się za innymi kobietami. Ja go zmienię. Mi się to uda. Moja kochana, on już był w niejednym związku i uwierz mi, pewnie nie jedna myślała w ten sposób, jaki ty myślisz, że on się zmieni. Ale jeżeli on się nie zmienił, on się już nie zmieni. Po prostu tak to już się zadziewa. Mało, no to jest po prostu ułameczek. 2%, 1%, gdzieś tak. Czytałam kiedyś te badania. Mężczyzna się nie zmieni. Ty też byś się nie zmieniła. Jeśli ty nie chcesz tej zmiany, to nie zmienisz się. Bo żeby się zmienić, żeby chcieć się zmienić, to ta osoba musi chcieć dokonać tego, a nie, że ty chcesz i tobie się wydaje, że dla ciebie on się zmieni. To tak się nie zadziewa. Gdyby tak się zadziewało, to by to było bardzo, bardzo proste. Bo jeżeli on ma się zmienić, to on ci się od razu zmieni. W tej pierwszej fazie, kiedy to zakochanie, te, wiecie, te hormony, to wszystko piękne, co się zadziewa na początku w związku, jeżeli on ma się zmienić, to on ci się w tej pierwszej sekundzie zmieni. Tylko to też trzeba uważać, bo on może się zmienić, a potem może się odmienić z powrotem. Też tak działa. Więc jeżeli już wchodzisz w relację z jakimś mężczyzną, to ty patrzysz na niego, na takiego, jakim on jest. Ty też masz bagaż. Też, owszem. Też masz swoje wady i zalety. Jak każdy. Ale pamiętaj o tym, że to tak nie zadziała. Że ty go nagle zmienisz. Że ty jesteś może taką wróżką, która tak potrafi to zmienić. Miej to na uwadze właśnie. To jest takie błędne założenie wielu kobiet, które zakochały się i które tylko mają, wiecie, teraz różowe okulary, klapki na oczach, wszystko, no po prostu... Ten punkt wiąże się też z takim drugim założeniem, z drugim punktem, kiedy to kobiety wymyślają sobie, jaki on będzie. Zakochują się w potencjale mężczyzny. Czyli ona myśli sobie, ach,
on to ma takie predyspozycje na jakiegoś takiego kierownika, albo on będzie umiał założyć swoją firmę, na pewno coś wykombinuje i będziemy dobrze żyć. Ty nie zakochuj się w potencjale mężczyzny, w tym, co on może osiągnąć. Ty patrz na niego realistycznie teraz. Teraz, jaki jest, a nie to, jaki może być. Bo to może być różnie. To może być różnie. Zakochiwanie się w potencjale, w tym, co może się wydarzyć, tak? Że on będzie taki, a nie inny. On jest teraz jakiś. I albo teraz go kochasz, a nie patrz w przyszłość, bo przyszłość może być różna. Może cię rozczarować to, jaki on może być w przyszłości. Owszem, może być pięknie, może to, co sobie wymyśliłaś, jaki masz zamysł, pomysł na niego, może to będzie zrealizowane. Ja nie mówię, że nie, bo może się wydarzyć, że tak, że faktycznie ten mężczyzna ma duży potencjał i zadziewa się pięknie. On się rozwija, on się wykształcił, dokształcił. On jest ambitny, on jest dobry. Ty nie możesz sobie zakładać, on będzie fantastycznym ojcem. Jak on dzisiaj może widzisz, że on nie lubi dzieci, a ty sobie wymyślisz, że no ale jednak polubi. Jednak da się. Tak. To jest twoja wizja. To jest twój pomysł na niego. Najważniejsze jest patrzenie tu i teraz, tak jak jest. I albo teraz go faktycznie kochasz, bo tak jak mówię, przyszłość może być różna. Może się różnie jego ścieżka kariery potoczyć, czy inne rzeczy. Teraz. Czy on ci się tak naprawdę podoba teraz? A nie to, kim będzie później? Będzie, nie będzie, nie wiesz. Może być różnie. No. I jeszcze taki ważny punkt, o którym często zapominamy, i to my, dziewczyny, i to wy, szanowni panowie, że na początku związku to każdy z nas robi, bo każdy z nas chce pokazać się w jak najlepszym świetle. No przecież nie będziemy pokazywać się z jak najgorszej strony. I to jest okej. To jest w porządku, że chcemy przed tą drugą, wiecie, połówką pokazać się w takim dobrym świetle. Swoje mocne strony, a nie te najgorsze. To jest okej. Ale jeżeli są jakieś rozmowy typu, a lubisz te zwierzęta i ty wiesz, że on nie lubi zwierząt, a ty kochasz te kudłate pieski i te słodkie kociaczki, ale ty wiesz, że on nie lubi. I ty, żeby sobie nie zaszkodzić, bo boisz się, że jak wyrazisz swoje zdanie, że on, wiesz, już się z tobą nie spotka i ty mówisz, nie, ja nie lubię. Albo muzyka. Często wam też daję ten przykład, że na przykład on, wyobraź sobie, uwielbia disco polo. A jeżeli ty lubisz disco polo, to ty sobie wyobraź, że on lubi techno, na przykład. I on lubi ten rodzaj muzyki. A ty tego nie cierpisz. Ty tego po prostu nie cierpisz. Na początku udajesz, tak, lubię bardzo, ojej, on cię zabiera na koncerty i wszystko. Ale później, kiedy przychodzi, wiesz, realne życie i ty z nim zamieszkasz i on cię ciągle gwałci tym disco polem, no bo to wiecie, to jest tak dla uszu, nie? To ty w końcu wybuchniesz. I ty też go w jakiś sposób oszukałaś, więc to jest ważne, żeby jak ten związek się klaruje, jak ten związek się tworzy, nawet to nawet na początku nie związek, na początku mogą być randki, jakaś wymiana, po prostu to, co lubię, nie lubię, to ty, mężczyzno, nie podpasowuj się pod kobietę, nie mów to, żeby po prostu sprawić jej radość, bo wiesz, że ona to lubi, to ty powiesz, że to lubisz jeść, a ty tego nie cierpisz na przykład jeść. To są takie, słuchajcie, małe niuanse, ale później te niuanse, to później są szersze, głębsze rozmowy typu, czy chcemy mieć dzieci, bo może już wiecie, jest dalej ten związek posunięty, nawet na początku ludzie teraz rozmawiają o takich sprawach. I co? I ty chcesz mieć słodkie bobaski, berbecie, a pan nie.
I co wtedy się zadziewa, moi kochani? I ty mówisz, że nie chcesz. I wiesz co, ty sobie właśnie wtedy tworzysz wyobrażenie, że jednak on dla mnie to będzie chciał, nie? Mhm. Patrz na to tu i teraz. Tu i teraz. I bądź szczera. Dla siebie i dla niego. I tylko tak powstanie szczęśliwy związek, bo związek powinien być oparty właśnie na takiej prawdzie. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze pogadajmy. Natomiast pamiętajcie, że ja tutaj wpadam do Was aż 5 razy w tygodniu. Są to moje vlogi modowe i serdecznie też Was na nie zapraszam. Oczywiście chciałabym tu być częściej i mam nadzieję, że będę. I czekam, aż tutaj jeszcze bardziej kanał się rozwinie. I tak jestem bardzo zadowolona z rozwoju mojego kanału. Już niedługo też nowe projekty się szykują. Jak wiecie, tutaj z Anią wspólnie, z Polką w Niemczech mamy taki wspólny plan. Mamy zespół, który nazywa się YouTuberki. I wyczekujcie, moi kochani, kolejnych naszych piosenek. Mamy, ojejku, głowa jest tak przeładowana, słuchajcie, pomysłami, tekstami, żebyśmy mogły cały miesiąc tutaj tworzyć jakieś kolejne teledyski. No ale póki co, to już mamy wszystko nagrane, teraz tylko czekamy na te dalsze tutaj kroki i oczywiście jak będzie piosenka, to będziemy się z Wami tym dzielić. Bo to jest dla nas ogromna radość, że właśnie możemy też w tym kierunku się rozwijać. No i cóż, i teraz czas na kawę. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Wszystkiego pięknego. Dbajcie o siebie, bądźcie radośni, pogodni. Życzcie innym również, żeby było pięknie w ich życiach. Niech w naszych wszystkich życiach wszystko, co piękne się zadziewa. Niech nasze marzenia, moi kochani, się spełniają. Przytulam Was bardzo mocno i do następnego. Buziaki wielkie. Pa, pa. Mua.